Witam Was serdecznie w przedstawieniu kolejnego chińskiego sklepu i dzisiaj zajmiemy się jednym z tych bardzo tanich sklepów chińskich, o których Wam wspominałam przy okazji ostatniego holu zakupowego z Romu i mówiłam, że zabiorę się teraz za trzy takie dosyć tanie sklepy, żeby przekonać się, czy ich jakość ciuchów, które oni dostarczają, będzie w miarę zadowalająca, ponieważ absolutnie nie spodziewałam się, że rzeczy tak tanie mogłyby być dobre i zaraz się przekonamy, jak jest. Ale zanim przejdziemy do ciuchów, które dostałam, chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę na temat samego sklepu. Tak jak robiłam to do tej pory, bardzo to lubiliście, mówiliście, że dzięki temu możecie się czegoś o tym sklepie dowiedzieć bez spędzania godzin na przeszukiwaniu strony, więc wprowadzę Was odrobinkę do sklepu New Dress. Więc co możemy tam kupić generalnie? Możemy tam kupić ciuchy, dodatki, akcesoria do włosów i biżuterię, czyli taki klasyczny asortyment w zasadzie tych chińskich sklepów, ale mamy też ciuszki dla dzieci tutaj wprowadzone. I jakie są ceny? Sukienki są po kilkanaście dolarów, ale takie niskie kilkanaście, czyli bliżej 10, 11, 12. Bluzki i toniki po kilka dolarów, spodnie po około 10 dolarów, kimona, te takie, na które był boom jakiś czas temu, ale ja dopiero zaczęłam w zasadzie uwzględniać je w swojej garderobie, też są po około 10 dolarów. Płaszcze i kurtki, muszę przyznać, że jak na ten tani sklep, są nieco drogawe i cena tu waha się od 20 do 50 dolarów za sztukę. Buty, które nie wiem jakiej są jakości, szczerze mówiąc, i nigdy nie odważę się chyba zamówić butów z takiej chińskiej stronki, chyba że naprawdę już nie będę wiedziała, co zamówić. W każdym razie buty są po kilkanaście do 20 dolarów. Ciuszki dziecięce, tak jak już wspomniałam, są dostępne w asortymencie, ich cena to około kilku dolarów i są takie naprawdę słodziachne, wyjątkowe te ciuszki dziecięce są. Torebki również po kilkanaście dolarów i mamy tutaj też różnego rodzaju duperele kosmetyczne, na przykład podróby beauty blenderów, jakieś tam pędzle, no przeróżne rzeczy do właśnie nakładania makijażu po około 2 dolary. I teraz tak, wysyłka tutaj nie jest stała, nie jest to jakaś tam określona kwota. Wysyłka zależy od masy tej przesyłki i przelicza się cały czas na bieżąco, to znaczy, gdy dodajecie coś do koszyka, od razu widzicie, ile będzie Was kosztowała wysyłka. I wysyłki mają różne opcje, ta, która się domyślnie pokazuje, jest tą wysyłką najtańszą, musicie to brać pod uwagę. Jeżeli chcecie na przykład kuriera, żeby doszło szybciej, ta przesyłka będzie nieco droższa. I co jeszcze? Jedna rzecz taka ważna może na początek, że jak się zarejestrujemy na tej stronie, a musimy się zarejestrować, żeby złożyć zamówienie, dostajemy na początek różne kupony i zniżki i to myślę, że jest dosyć istotna informacja dla osób, które chciałyby coś zamówić, ponieważ te zniżki potrafią być znaczące, potrafią naprawdę obniżyć kwotę zamówienia o jakieś 15-20%, także nie jest to takie niezauważalne nic. No i to by było na tyle. Ja miałam możliwość wybrać sobie kilka ciuchów do przetestowania tutaj z Wami, także zabieramy się za przymierzanie. Zaczynamy od mojego ulubionego elementu z paczki. To jest bawełniany t-shirt z takimi ustami i zamkniętymi oczkami. Jest naprawdę bardzo fajny, jest to po prostu zwykły bawełniany t-shirt wykonany jak najbardziej normalnie, więc ten t-shirt Wam polecam. Tutaj mamy szyfonową bluzkę z ramionami odsłoniętymi w dosyć nietypowy sposób. Myślę, że pomysł na tę bluzkę i wykonanie są całkiem fajne, ale materiał pozostawia wiele do życzenia i wydaje mi się, że bardzo łatwo będzie się w tym materiale pocić. Może luźne rękawy trochę tu pomogą, ale materiał jest kiepskiej jakości, jest to taki tani szyfonik po prostu. Tutaj mamy rzecz, którą dostałam za 1 centa, właśnie korzystając z takiej promocji, że przez ileś tam godzin można kupić tę rzecz za 1 centa. To jest taka bluzka w gwiazdki, również całkiem fajna, normalna, ale widzicie, że materiał jest słaby i prześwitujący i też łatwo, bardzo łatwo się w nim spocić. A tutaj jest porażka zamówienia. To miała być sukienka, jednak widzicie, że jest to długości po prostu bluzy. No nie ma szans, nie rozciągnie się bardziej, nie będzie dłuższe. Jest wykonane dosyć podle, wystają nitki, materiał jest strasznie, strasznie plastikowy, a kaptur jest tak mały, że ledwo mieści mi się tam po prostu głowa i wyglądam dosyć tragicznie. Tutaj mamy kimonko. Kimonko jest bardzo fajne, bardzo zwiewne. Oczywiście jest to dosyć tani szyfon, ale z tymi frędzelkami dosyć fajnie to wygląda. Kolorystyka też mi się bardzo podoba i myślę, że to kimonko warto kupić. Jest dosyć luźne, no takie jak kimonko powinno być i bardzo, bardzo wygodne. Także ten element zamówienia akurat mogę Wam z czystym sumieniem polecić. I to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!